Czy nowe techniki, nowe zdobycze techniki wpływają na ceny nieruchomości, na czynsze, na najmy? Dzisiaj zajmiemy się sposobem ogrzewania domów, zarówno starych, jak i nowych, no bo są stare domy, które mają bardzo stare piece, stare instalacje, może nawet nowe, ale powiedzmy według starych sposobów zrobione i nie są one w żaden sposób ocieplone, oraz nowe domy, które są już budowane trochę bardziej energooszczędnie, nawet powiedziałbym nie trochę, tylko znacznie. Co możemy zrobić, żeby polepszyć wartość domu i czy to się opłaca? Dzisiaj zajmiemy się tematem pompy ciepła i jej wpływu na cenę, wartość nieruchomości. A dlaczego warto mnie posłuchać? Z dwóch powodów. Po pierwsze, wielu z Was zna mnie doskonale jako osobę od lat zajmującą się zawodowo obrotem nieruchomościami, ale niewielu pewnie wie, że jestem również magistrem inżynierii środowiska o specjalności urządzenia cieplne i zdrowotne, czyli w skrócie zajmuję się ciepłownictwem, ogrzewnictwem i wentylacją, czyli dokładnie tym, o co chodzi w pompach ciepła, więc na obie sprawy dostaniecie dobre, praktyczne wiadomości, a ja postaram się nie zanudzić Was terminologią inżynierską, postaram się to wyłożyć bardzo, bardzo prosto. Od razu powiem też dla ułatwienia, że pompa ciepła to jest takie urządzenie, które samo z siebie ciepła bez żadnych nakładów nie wyprodukuje. Aby to miało sens i to działało, to urządzenie, to trzeba do niego dostarczyć energię elektryczną, żeby sprężarka działała. No i wtedy już cieszymy się lub nie z działania pompy ciepła. A w ogóle, jeżeli Was interesują tematy o rynku nieruchomości, o zagadkach i ciekawostkach prawa w obrocie nieruchomościami oraz takie właśnie nowinki technologiczne, no to zapraszam na nasz kanał. A wracając do filmu i tej pompy ciepła. Zastanówmy się najpierw w ogóle, jak działa pompa ciepła i jakie są rodzaje pomp ciepła, bo to będzie ważne też dla nas. W bardzo uproszczonym schemacie cały układ ogrzewania za pomocą pompy składa się z tak zwanego dolnego źródła, zaraz wyjaśnię, co to jest, samej pompy oraz górnego wymiennika. Tym górnym wymiennikiem to jest nasza instalacja ogrzewania, czy to będzie ogrzewanie podłogowe, czy zgrzejnikowe, czy tam jeszcze dojdą do tego na przykład instalacje ciepłej wody użytkowej. To są szczegóły, o których potem powiem, ale postaram się nie wdawać w moją wiedzę inżynierską, tylko to dość prosto Wam wyjaśnić. Natomiast tym dolnym źródłem to może być na przykład grunt, z którego pobieramy ciepło, to może być jakiś zbiornik wodny, rzadko w Polsce akurat, to może być powietrze. Czyli teraz umówmy sobie takie dwa rodzaje najczęściej stosowanych pomp ciepła w Polsce. Jedne są te powietrzne, drugie są te czerpiące energię z gruntu. Która lepsza? No, to każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o te gruntowe, no to one mogą mieć jeszcze tak zwany ten kolektor swój zbudowany poziomo, czyli zakopany poniżej przemarzania gruntu w danej okolicy i mogą mieć kolektor pionowy. Ten pionowy może sięgać na kilkadziesiąt lub kilkaset metrów. No wszystkie te parametry geokolektora to powinien Wam obliczyć odpowiednio wykształcony projektant od takich instalacji. Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? No tak, ta z poziomym kolektorem, to czasami potrzebna jest nam kilkaset metrów ogródka, terenu, który nie będzie zabetonowany, który nie będzie zacieniony, bo ten teren musi wsiąkać w niego woda deszczowa, musi być też odpowiednio nasłoneczniony. Krótko mówiąc, tak mniej więcej można tam zrobić trawnik i niewiele więcej, no. W każdym razie też powinno się unikać na przykład drzew sadzenia, które by potem te rury zniszczyły. A poza tym to jest kilkaset metrów ogródka. Skąd wziąć taką działkę? A jak to jest dom, który już kiedyś wybudowano i ma przepiękną zieleń, to po prostu żal taką zieleń zniszczyć. Ten znowu dla odmiany z tym pionowym kolektorem jest nawet lepszy pod względem eksploatacji, bo o ile ta temperatura gruntu na poziomie 1,5-2 metrów w zależności od regionu to będzie się wahała, te w zależności od rodzaju gruntu, to te
głębokie, powyżej kilkunastu metrów zagłębione, do kilkuset nawet, czy tam kilkudziesięciu metrów zagłębione rury są w miarę stabilnej, stałej temperaturze i po prostu ta pompa będzie pracowała lepiej. Ale znowu koszt wiercenia tak dużych odwiertów, czyli mamy tak z jednej strony dużą działkę potrzebną, z drugiej możliwość instalacji na mniejszej działce bez niszczenia ogrodu, ale też dużym kosztem montażu. Alternatywą są pompy powietrzne. Pompy powietrzne to te, które widzicie często przy budynkach stoją, takie wentylatorki tam się kręcą. I jaka jest ich wada? No bo zaletą jest na pewno to, że powietrze jest wszędzie. W ogóle tańsze jest zamontowanie takiej pompy niż tej z tymi rurami zakopanymi, czy to poziomo, czy pionowo, czyli sama inwestycja jest tańsza, ale jak zawsze jest coś za coś. O ile, tak jak powiedziałem wcześniej, możemy liczyć się z tym, że temperatura w gruncie, a szczególnie już na tej większej głębokości, jest w miarę stabilna, to niestety temperatura powietrza się zmienia. I teraz mamy sytuację taką, że przy największych mrozach sprawność takiej pompy cieplnej po prostu spada. To znaczy, że na wyprodukowanie przez nią 1 kW mocy potrzeba jest więcej energii elektrycznej, tej, która zasila samo urządzenie. Co już powoduje, że te koszty nie najlepiej się rozkładają. Czyli, krótko mówiąc, ta gruntowa w eksploatacji będzie stabilniejsza i raczej per saldo tańsza. No dobrze, ale to było już o tym dolnym źródle, czyli skąd pompa czerpie energię, ale ona musi ją też gdzieś oddać. I tutaj znowu jest kłopot, zwłaszcza w starych budynkach. Wielu mówi, niesłusznie zresztą, że pompa cieplna powinna pracować z ogrzewaniem podłogowym. To jest nieprawda. W ogóle raczej powinniśmy mówić o ogrzewaniu powierzchniowym, bo możemy to ogrzewanie powierzchniowe wsadzić w podłogę, w ścianę, w sufit podwieszany. I na przykład, jeżeli byśmy chcieli zrobić ogrzewanie powierzchniowe w starym budynku, to łatwiej będzie podwiesić sufit, niż zerwać wszystkie posadzki, zagłębić się w strop i nie stracić na wysokości drzwi i tak dalej, i tak dalej. No i też trzeba pamiętać o komforcie cieplnym. Na przykład takie podwieszone nad głową ogrzewanie może działać dobrze, jeżeli chodzi o dostarczenie energii, ale może powodować nieprzyjemne wrażenie, ponieważ my jako ludzie zazwyczaj wolimy, jak jest nam bardziej ciepło w stopy, a chłodniej w głowę, a nie odwrotnie. Ale wszystko można sobie wyobrazić. Dodatkowo w starych budynkach zazwyczaj jest sytuacja, że one mają zbyt chłodne przegrody zewnętrzne, czy to okna, drzwi i ściany, stropy. I takie ogrzewanie powierzchniowe może sobie po prostu z takim zapotrzebowaniem dużym na energię takiego starego budynku nie poradzić. Po prostu dlatego, że są kolejne ograniczenia. Ta temperatura wody w ogrzewaniu powierzchniowym nie może być za duża, właśnie z uwagi na ten wspomniany wcześniej komfort cieplny. No a proporcja podłogi jest też jakaś w stosunku do przegród zewnętrznych. Może zatem ktoś wpadnie na pomysł, żeby taką pompę podpiąć pod ogrzewanie grzejnikowe. I tutaj mamy jakby kolejne problemy. Jest to możliwe, ale wtedy warto zastosować też wyższą temperaturę wody grzewczej w instalacji, dlatego że powierzchnia grzejników jest mniejsza niż powierzchnia podłogi, a ilość oddawanego ciepła do otoczenia jest proporcjonalna do powierzchni elementu grzejnego i do różnicy temperatur. Wobec tego, jeżeli się zmniejsza powierzchnia, no to trzeba zwiększyć różnicę temperatur. To dość proste i oczywiste. I tu znowu może pojawić się problem, bo okej, mamy jakieś zastane grzejniki. Te grzejniki były projektowane w starych instalacjach na temperatury większe niż te, które osiągają obecnie pompy cieplne. Dlatego te grzejniki są za małe. Co zrobić? Można
zastosować nowocześniejsze grzejniki, w zależności jaki tam typ grzejnika mamy. Można je powiększyć, te stare grzejniki, albo można zmienić na przykład na klimakonwektory, które znowu będą brały prąd, bo to jest taki grzejnik z wmontowanym jeszcze wiatraczkiem, więc też nam to zmienia bilans energetyczny. Przede wszystkim jednak taki stary dom najpierw, jeżeli mamy tam zainstalować podłogówkę, należy go ocieplić i to porządnie ocieplić. Tutaj też skalę tego ocieplenia i tą konieczność wymiany okien na jak i tak dalej, najlepiej jest skonsultować z projektantem, który obliczy wszystkie straty i powie, co zastosować. Dodam też, że przecież w Polsce nie zawsze mamy temperaturę, na przykład tą obliczeniową, która dla większości Polski wynosi minus 20 stopni na zewnątrz. Są co prawda, jest w Polsce w ogóle kilka stref takich obliczeniowych. Ta jest najpowszechniejsza, minus 20 się oblicza potrzeby mocy zainstalowanej według takiej temperatury. Ale ile dni w roku jest z taką temperaturą? Może warto po prostu zrobić takie dwuczynnikowe, biwalentne ogrzewanie, czyli pompę ciepła plus wspomaganie jakąś grzałką, dodatkowym piecem, raczej grzałką, bo Unia teraz ma zamiar zwalczać instalację piecy, więc już może się na tę grzałkę nastawmy. W nowych domach natomiast nie ma tak wielu ograniczeń, bo wtedy już możesz projektować konstrukcję domu, w ogóle jego rozkład pomieszczeń, ocieplenie, użyte materiały specjalnie pod potrzeby instalacji pompy cieplnej. Musisz też pamiętać o jednym. Dla pomp cieplnych bardzo ważny jest stosunek energii, która jest oddawana, energii cieplnej przez taką pompę, do energii włożonej w napędzanie tego urządzenia. I od razu powiem dwie przykre rzeczy. Różnie podają producenci te wykresy, czasami nie podają w ogóle wykresów, jak to wygląda. Czasami mówią, że przy plus 7 stopniach to mamy taki i taki stosunek, ale to jest pewnego rodzaju oszustwo lub też niedoinformowywanie Was, klientów. Dlatego, że trzeba pamiętać po pierwsze, mamy wykres temperatur na zewnątrz tego właśnie współczynnika COP i temperatur, które chcemy, żeby miał czynnik płynący w instalacji grzewczej, to łatwo jest zauważyć takie zależności. Im niższa temperatura zewnętrzna, to tym niższy ten współczynnik. To znaczy, że na przykład przy minus 15 czy przy minus 20 niektóre te pompy, które chodzą na powietrze, to w ogóle tam mają współczynnik jeden z jakimś minimalnym kawałkiem. To oznacza, że takie rozwiązanie jest w ogóle lekko bez sensu w tym momencie. Jeżeli jest to pompa, która czerpie z gruntu, to zauważcie, ona będzie pracowała na przykład taka z głębokim kolektorem przy temperaturze mniej więcej plus 10 stopni tego otoczenia. Teraz też zwróćmy uwagę, im wyższą temperaturę chcemy uzyskać tego czynnika, tym nam znowu ten współczynnik energii spada, tym ta linia jest niższa. Dla 35 stopni temperatury wychodzącej linia jest wyżej, czyli wyższe są współczynniki, lepsza relacja energii uzyskanej w stosunku do energii pobranej, a dla temperatury 55 stopni jest to znacznie niżej, czyli ta sprawność tego urządzenia jest po prostu niższa. Czy zatem jestem wrogiem takich pomp? Ale skąd? To jest bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą teraz Unia go będzie forowała. Zaczyna walkę ze wszelkim opalaniem drewnem, węglem, olejem, gazem. Ma być czysto i schludnie. Taki jest szczytny cel. Mam nadzieję, że na to wszystko elektryczności nie zabraknie. I właśnie wracając do elektryczności i zapowiadając już trochę odpowiedni temat. Opłacalność pomp wzrasta, jeżeli nie musisz zbyt dużo płacić za tą energię elektryczną dostarczaną do sprężarki. Wtedy to oznacza, że należy postawić na przykład na fotowoltaikę, na bycie samemu producentem prądu. Oczywiście też pamiętać należy, że te wszelkie rozwiązania takie proekologiczne mają swoje ograniczenia. Czasem jest noc, czasem jest
zła pogoda, pochmurno i wtedy, kiedy potrzebujesz akurat dużo energii do tej pompy, to twoja fotowoltaika takiej ilości energii nie wyprodukuje, więc zawsze musisz trochę energii wziąć z elektrowni. No i tak na koniec jeszcze taka dygresja. Ja naprawdę popieram pompę. Należy jednak pamiętać, że w ramach komplikowania wszystkich rozwiązań idziemy w coraz większe uzależnienie. Kiedyś jak ktoś miał kominek lub piec węglowy, instalację CO grawitacyjną, to się mógł obyć w ogóle bez elektryczności. Wystarczy, że rozpalił, grawitacja załatwiała ruch wody w grzejnikach, a kominek załatwiał ogrzanie powietrza i to były proste rozwiązania i nikt ci nie powie, że zamknięci ci prąd. Natomiast prąd jest w ogóle fajną energią, tyle że oczywiście musi być gdzieś wyprodukowany, musi być gdzieś dostarczony, a to jest jego zaleta i wada, bo czasem te po prostu na przykład linie przesyłowe mogą ulec jakiejś awarii z powodu pogody, a może jakaś elektrownia ulegnie awarii, a poza tym mamy przecież okresy, w których na przykład w Polsce zaczynają pojawiać się niedobory elektryczności i ją musimy skądś importować. Na razie się ratujemy, jak to będzie dalej, zobaczymy. Tak więc zachęcam Was wszystkich jednak do tych pomp ciepła. Nie podałem wyliczeń szczegółowych złotówkowych, dlatego że to nie ma sensu. Po prostu każde rozwiązanie kosztuje inaczej, inna jest inwestycja. Są też programy pomocowe rządowe zwracające pieniądze na termomodernizację budynku. Warto z nich skorzystać. No ale to wszystko trzeba przeliczyć i do odpowiedniej konstrukcji domu zastosować w konsultacji z projektantem takiej instalacji, a nie błądzić i robić samemu, bo potem się może okazać, że to jest po prostu skórka za wyprawkę i zaoszczędziliście na projektancie, a straciliście dużo innych pieniędzy. A co do samych cen nieruchomości? No cóż, jeżeli mamy ofertę do wynajęcia podobnych dwóch domów, i ty chcesz obciążyć tego swojego najemcę kosztami eksploatacyjnymi, czyli ogrzewania, ciepłej wody, no to jak będą dwa podobne domy, w jednym będzie pompa cieplna i ta fotowoltaika, a w drugim będzie stara, tradycyjna instalacja, to nie zdziw się, że najemca będzie gotów dać większy czynsz w zamian za ten dom, za który będzie potem musiał taniej płacić go eksploatując. Czyli wartość Twojej nieruchomości powinna wzrosnąć. Czy warto te metody wprowadzać teraz w domach starych, przed ich sprzedażą? To tutaj nie ma jednej odpowiedzi, bo tak naprawdę zależy, jaki to jest dom, jaka konstrukcja, gdzie go kupujesz i czy on w ogóle jest domem, w który się cieszy zainteresowaniem. Bo prawda jest taka, słuchajcie, że w pewnych lokalizacjach stary dom możesz sprzedać za, nazwijmy to, astronomiczne pieniądze. Ale w innych lokalizacjach remont domu, przerabianie go jest pieniądzem straconym, bo po prostu tam popyt jest mały i po prostu taki dom warto jest sprzedać taki, jaki jest, a nie wyremontować go za koszmarne pieniądze i nie znaleźć potencjalnego nabywcy, bo jedynymi nabywcami na taki dom będą ludzie, których stać po prostu na dom tani i którzy się liczą z tym, że latami ze zwójkiem, ze szwagrem sobie będą remontowali dom, a dzisiaj zaspokoją swoją potrzebę posiadania domu, co jest też przecież ważną potrzebą. Zatem subskrybujcie nasz kanał, zapraszam na kolejne audycje, piszcie nam, jakimi tematami chcecie, abym się zajął, czy abyśmy się tutaj zajęli, co o rynku, co o prawie chcecie wiedzieć, co o nowych technologiach wpływających na ceny nieruchomości.